No siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy and welcome to GTA 5. Nie będę mówił po angielsku, ponieważ ta nazwa po angielsku zawsze przysparzała mi wiele problemów i nigdy nie potrafiłem jej odpowiednio wypowiedzieć. Bardzo dużo osób pisało na moim kanale, zagrasz w GTA 5, oczywiście, że zagram w GTA 5. Myślę, że będziemy grali w GTA Online oczywiście też, bo już tutaj widzę jakieś linie śmierci, straty pierdate. W ogóle wyszło też coś nowego na GTA Online. Jakieś eksportowane samochody czy coś takiego, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Mimo, że kiedyś byłem bardzo wielkim fanem GTA, ponieważ przeszedłem GTA 1, przeszedłem GTA 2, wszystkie dodatki do GTA 2, do GTA 1 był jakiś dodatek? Nie wiem, nawet nie pamiętam. GTA 3, GTA Vice City i tak dalej, moja przygoda skończyła się na czwórce na PlayStation 3. Na PC-cie niestety GTA 5 nie poszło mi kiedyś, teraz w końcu sobie zakupiłem GTA 5. I możecie podziwiać u mnie na kanale GTA 5. Tak jak powiedziałem, będzie GTA Online i będzie też tryb fabularny, ponieważ chciałbym też dowiedzieć się tak naprawdę, o co chodzi w tym GTA 5, albo raczej jaka tu jest historia, a sami wiecie, że pewnie historia będzie masakra. Tryb fabularny, klikam od razu tutaj, wczytywanie trybu fabularnego i zobaczymy, kim tutaj się będziemy poruszać, ponieważ nigdy nie oglądałem, oprócz GTA Online, u nikogo na kanale GTA 5 tryb fabularny. Nigdy tego u nikogo nie widziałem. Ja wiem, że to już jest dosyć starsza gierka i pewnie dużo osób grało w ten tryb fabularny, ale ja osobiście tego nigdy nie widziałem i nie wiem naprawdę, jaka tu jest historia, jaki jest tryb fabularny, a w GTA 4 bardzo mi się ten tryb podobał, tak samo jak i w innych GTA. Nawet w GTA 2 mi się bardzo podobało. Ludendorff North Yankton 9 lat temu. Ok, rada pokazuje, w którym miejscu jesteś, ok? Ja pamiętam GTA 3, nie? Jak się pojawiło w trójwymiarze. Aby grać w GTA 5 w pierwszej osobie, zmieni rodzaj kamery za pomocą V. No kuźwa, ja nie wiedziałem, że GTA 5 też jest... Znaczy, w sumie wiedziałem, ale myślałem, że to jest jakiś mod albo coś takiego. Ja pierdzielę, przecież tutaj cały czas będę całe życie grał z pierwszej osoby. Robię wszystko, co chcecie, nawet o tym nie myśl. Fuck, jakiś napad. Właśnie tam! Nie wysadź się, wysadź w broń zakładników, aby... Broń w zakładników, aby zmusić ich do... Okej, czyli pewnie ten, okej. Do tyłu, już! Dawaj, dawaj! Dawaj, kuźwa, można z pierwszej osoby GTA 5, ja pierdzielę, to będzie mega, muszę ci powiedzieć. Taki rozległy, wielki świat, nie? Naciśnij górę, aby wyciągnąć telefon, ok? Mamy telefon. Naciśnij Enter, aby otworzyć listę kontaktów, ok? Napis detonacja będzie podświetlony, naciśnij Enter, aby wykonać połączenie. Ok? Zadzwoń rzecz wreszcie. O kuźwa, patrz to. Tu! Już mi się będzie podobać. Max Payne 3 mi się strasznie podobał. Muszę dokończyć w ogóle na moim kanale, ja wiem, że dużo osób czeka. Miejsca są oznaczone na radarze jako... ok. Wydajnij kasę. O kuźwa, ja tutaj cały czas przecież będę w to grał. Naprawdę, z pierwszej osoby cały czas będę w to grał, ale tutaj czasami to nie działa w ogóle. Jak naciskam V, to muszę 3 razy nacisnąć V, żeby to zadziałało. No nieważne, dobra. Zbierz gotówkę, gdzie jest gotówka? Dawaj gotówkę. Łup, 2500 dolarów. Starczy się ona dla nas wszystkich. W ogóle tutaj gra była po niemiecku, ale załączyłem dla was specjalnie po polsku. Dawaj, no ruszysz się, wychodzę, bi. O kuźwa! Poddać się, mam go! O kuźwa, masz. Przytrzymaj lewy alt, jeśli chcesz przełączyć się na inną postać, okej? Okay? Lewy alt, naciskam! O oh, fuck, okej, okay, dobra, muszę przytrzymać. I za pomocą myszki wybierz postać, a następnie puść lewy alt, żeby się na nią przełączyć, okej? Okay? Dobra. Czyli na tego się przełączę. Załatw strażnika. O kuźwa! Zobacz, ile on ma upór. 179 500. Kuźwa, zabiliśmy chyba niewinnego człowieka, ale nieważne. Okej, żeby biec, okej? Okay? To już tutaj umieliśmy. Schowaj się za osłonę. Naciśnij Q, aby ukryć się za osłoną. Okej. Okay. Fuck, ja nie wiedziałem, że tutaj się można...
między ludźmi przyłączać, wiesz o co chodzi? Ja słyszałem, że tam jest wiele postaci, którymi się gra. To może opuścić także za pomocą, okej. Otwórz bramę. No dawaj, co jest grane? Dlaczego ty tak pomału idziesz? Może nie mogę teraz biec. Kto nas wsypał? Dup mu! Okej, dobra. Tu! Kuźwa, ale tu jest akcja tu. Wydaje mi się, że też się tak lepiej celuje, tak mi się wydaje, nie? Ja pierdzielę, już mi się ta gitara podoba, nie? Dobrze, że sobie wreszcie zakupiłem. Dobra, dawaj. Gdzie tu jeszcze ktoś jest, powiedz ty? Nikogo nigdy nie widzę. Co teraz powiedziałem? Kuźwa mać, prawie go załatwiłem, no. Dobra, udało się. Mamy biec sprintem, no biegniemy, biegniemy. Dup, ile my tych policjantów załatwiamy, patrz, to 5 gwiazdek. Dup ich od razu, ty, ja pierdzielę. A najważniejszą postać, okej? Przytrzymaj lewe... Ile tu jest przycisków? No ja pierdzielę, ty. Aha, i muszę teraz puścić. Kuźwa, już zapomniałem to. Ja pierdzielę, ty. Dup mu w łeb. Chyba na R się oczywiście przeładowywuje. Dup go, okej. Tu już chyba wszyscy, co? Tu już chyba wszyscy, okej, biegniemy dalej. Dostań się do samochodu. Do którego? Dupi wszystkich. Jazda. Kuźwa, zawsze. Wszystkich za pierwszym razem. Rozpierdzieliłem. Ile tej policji tu jedzie, nie? Dup! Ja pierdzielę, ta gra jest masywna, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, czy będę grał cały czas z pierwszej osoby, ale chyba tak. Naciśnij F, aby wsiąść do pojazdu. Okej, no to będziemy teraz jechać. Gdzieś się to oczywiście, ty. Rozjebałem mu ryja o szybę. Co? Kto to w ogóle jest? Dobra, chyba teraz będziemy musieli jechać, bo to przecież oczywiście jest prolog. Gazu, gazu, gazu! Łódź. Pa to teraz. Dup mu w łeb, ja pierdzielę. Dup go wypieprzy. Jako akcja, nie? Jak pierdzieli, dobra. Okej, WSAD oczywiście się rusza. Do śmigłowca. Chyba znowu policja za nami jedzie. Dup, to policja nawet jedzie. Znaczy pociąg jedzie. Pociąg jest oznaczony jako... Okej, dobra. Traktor jechał. Jaka blokada? Łociulte, jak on się ślizga, ty. Joto dupia. Ja jestem pociąg, bo tutaj za chwilę pociąg będzie jechał, nie? Jedzie. Oczywiście, że jest cutscenka. Będzie dobrze. Nie, Jezu. Nie udało się. No prawie, prawie. Prawie się udało dostać się do śmigłowca. Kuźwa. Ale wóz, dobra. Ten dojdziemy do śmigłowca. Nie. Jakiego planu? Jaki ma ryj obity? Nie ten, tylko ten blondas. Widzieliście to? Dobra, chyba się tutaj ukryjemy. W ogóle dlaczego tu jest aż taka zima? Chyba nas wystawili. Łociu. Dup go. Federalni? Dup go. Przecież to jest ta najważniejsza postać chyba, nie? Ja wiem, ja tego gościa widziałem w tych długich włosach chyba, nie? Wykrwawię się na śmierć. O fuck! Chyba za chwilę zginę, ja nie wiem ile mam żyćka nawet. I obciągacze.
O, chyba jest źle. Lacho, ciągi! Do piachu, kurwa, wszyscy! O, kuźwa. Patrzcie, ile tej policji jest. Ja pierdzielę. Co to jest? Chyba jakiś cywil. Jakiś śmigłowiec! Laska będzie martwa. Ja pierdzielę, ile myśmy już tej policji zabili, ty? Kuźwa, macie chyba z 20 policjantów naraz. Czasami jest to chyba, moim zdaniem, zbyt efektowne, ale masakra, muszę wam powiedzieć. Czyli będziemy grali jako T. Ja go gdzieś widziałem na obrazkach, na fanartach i tak dalej. Michael. Kto to zginął teraz? Nie zawsze był dobrym mężem. Nie zawsze był dobrym obywatelem. Ale to kto teraz tutaj zginął? Jest bardzo mało ludzi. Nie wiem teraz, czy policjant, bo jak jest tak mało ludzi. Rockstar Games Presents. Muszę wam powiedzieć, że fabuła będzie chyba masakra, nie? Ciekawe, kiedy GTA 6 wyjdzie. Podobno nie wyjdzie. Albo wyjdzie za 10 lat, bo przecież jeszcze GTA 5 się mega sprzedaje. Przecież to ma takie wymagania graficzne, że to jest masakra. Zobaczcie, jak tutaj się to wszystko zachowuje. Masakra. Ile to pochłonęło? Milionów dolarów? 80 milionów dolarów w stworzenie tej gry? Masakra, muszę ci powiedzieć. A jaki miał dochód? Ja tego czytałem, ale nie chcę teraz powiedzieć. Nie umiem sobie teraz przypomnieć, ale wydaje mi się, że coś około 100 milionów w jeden dzień? Nie wiem, nie chcę mówić źle, ale ogólnie masakra. Dobra, a to było 9 lat temu. A teraz jest co? 15 lat temu? Kto teraz jest? To jest jakiś policjant czy kto? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Będzie mega przekleństw tutaj. What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. Jest gorki jak ten smakasz? By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. Czy to jest jakiś bogacz, chyba, co? And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. Myślę, że on jest u psychiatry. A wydaje mi się, że to jest jego dom. Który oczywiście do niego przychodzi. Bo ma kasę. Albo on wie... Nie wiem teraz. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, doc. Jak sobie chcesz, doktorku. I wszystko, powiedział. I wszystko. Ta muzyka też już mi się turbo kojarzy. Ona jest zremiksowana z GTA 4? Tak mi się wydaje. Ciul, goście na rowerach jeżdżą. Laski w bikini. Chłopcy bez koszulek. Jogging też uprawiałem i jakieś jogę obstraną. Gra oczywiście mi nie poszła na ultra, ponieważ jeszcze gram na starym GTX 660. Ciul, siłacze nawet są. Straż przybrzeżna. Psy też są! Właśnie, psy też są! Ja słyszałem właśnie, że psy też już będą. GTA 5, nie? Kurde, kiedy ja GTA 5 czytam? Właśnie w 2012 czy 2013 roku. To już jest ho, to już ta gra już jest prawie 4 lata stara. No, masakra, muszę wam powiedzieć. A to kto? To kto pestymi? Znam twój ból. Kim ty jesteś w ogóle, powiedz ty mi? Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. Chociaż nie wiem, okej?
That house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass. Try to move that some. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight. Genie, legal. You cool? Cool. Like what? Slinging dope and throwing up gang signs. Yeah, right. Whatever, homie. A ten tam śmietniku grzebał, widzieliście to. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Już zatczulu. Dobre teksty tu są. Okej, okay, dobra, teraz gramy takim gościem. Teraz gramy takim gościem. This nigga must got the baby. Nigga fiuta, co? Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Nie mogę się z nikim zamienić. Rozpocznij nagrywanie, włącz powtórkę, co? Franklin i Lemar, okej, okay. Franklin i Lemar. Come to daddy. Which one you want, nigga? O kuźwa, wybierz jeden z wozów. Fuckerson, naciśnij F, aby wsiąść do pojazdu. Zobaczcie, ile tutaj fajnych samochodów jeździ. To nie takie trudne. Co to jest Chevrolet to jest, czy co to jest w ogóle? Audi R8. Oczywiście, że Audi R8. Oczywiście, że Audi R8, bo muszę sobie zobaczyć, jak on wygląda. Oczywiście. A ten sobie tego wziął, no co za down! Dobrze, że mi nie wziął tej R8. Muszę wam powiedzieć, że znam się na Audi. Znaczki oczywiście nie są z Audi, tylko VVVV. Ale środek jest praktycznie podobny. Muszę wam powiedzieć, że jest podobny do Audi R8. Te alufele też. Ja pierdzielę, ty masakra ci powiem. Dobra. Myślę, że na tym skończymy. Wsiądziemy do naszego pięknego samochodziku Audi R8 w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał i że wam się ta seria spodoba, bo na pewno w GTA 5 będę grał. Oczywiście będzie, tak jak już na wstępie powiedziałem, tryb fabularny oraz tryb online. Także możecie i tego się spodziewać, jeżeli kogoś nie interesuje tryb fabularny, oczywiście będzie mógł oglądać GTA Online. Jeżeli komuś się GTA Online nie podoba i nigdy nie widział trybu fabularnego, to zapraszam do trybu fabularnego. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich serii. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym wideo. Na razie, dzięki, Czesiu! Muzyki, patrz to, zupko! Dupko, coś mam robić? Patrz tą akcję, stary. Dup! Ona tu jest, na pałko, ona tu jest. Patrz to, nie ma jej tutaj. Na szczęście. O, shit, kurwa, ona jest tutaj. Widział, kurwa, ona tu jest za mną!